Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was na koktajl z selera i borówek. Idealny, aby dostarczyć porcję owoców i warzyw. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, czy będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze. I Pani Moniko, cieszę się, że podobają się Pani moje przepisy. Do naszego koktajlu potrzebujemy seler naciowy, borówki, jabłko, siemię, sok z cytryny i woda. Warzywa i owoce należy porządnie umyć, z jabłka wystarczy tylko usunąć gniazdo nasienne. A ja Was zapraszam do zrobienia pysznego, orzeźwiającego koktajlu z selera i gruszki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Owoce i warzywa kroimy na mniejsze kawałki, a borówki wrzucamy w całości. Dodajemy sok z cytryny, siemię, ja mam złote, ale oczywiście jeśli macie brązowe, to również możecie go użyć, bo niczym się nie różni poza kolorem. I wlewamy wodę. Wody dodajemy tyle, jakiej gęstości chcemy uzyskać koktajl. Jeśli chcemy rzadszy, to więcej wody, jeśli gęstszy, to znacznie mniej. Zamykamy i będziemy teraz blendować. A zanim to zrobię, to zapraszam do zrobienia koktajlu z truskawek, bo właśnie mamy sezon truskawkowy. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. I koktajl mamy już gotowy. A Wam życzę smacznego. A Wy zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia kompotu z rabarbaru i kompotu z truskawek. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!